W sercu Sztokholmu znajduje się unikalne miejsce, które przenosi nas w przeszłość i jednocześnie ukazuje kulturę i tradycje Szwecji. Jest to jedna z ciekawszych atrakcji Sztokholmu i jednocześnie jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w kraju. Zoo, akwarium, centrum nauki o Bałtyku, kolejka jak w Lizbonie i chatka na kurzych stopkach. Zabytkowe miasteczko i wiekowe zagrody, a także liczne place zabaw i kafejki to wszystko składa się na sztokholmski skansen. Tu też urządzane są dni polskie. Jak to wszystko wygląda w praktyce? Co warto zobaczyć? Zapraszam! Zwiedzanie możemy rozpocząć od wjazdu pochyłą kolejką na górę. Fajna sprawa dla starszych czy dzieci. Ja jednak wybiorę spacerek, by zwiedzanie zacząć od repliki XVIII-wiecznego miasteczka. Otwarty w 1891 roku skansen jest pierwszym na świecie muzeum na świeżym powietrzu i jednocześnie miejscem bardzo przyjaznym dzieciom. Zgromadzono tu setki budynków z różnych regionów Szwecji. W tutejszym zoo żyją setki zwierząt. Jest tu też cała masa miejsc, gdzie można napić się kawy czy zjeść coś pysznego, a dzieci znajdą tu wiele ciekawych miejsc do zabaw. Pochwalić to miejsce należy również za dużą ilość toalet i koszy na śmieci. Dzisiaj, korzystając z pięknej jesiennej aury, będziemy spacerować po alejkach skansenu i podziwiać chaty, dworki, młyny i kościoły, które wciąż tchną duchem przeszłości. Zajrzymy do większości dostępnych tu atrakcji, abyście mogli sami wyrobić sobie zdanie, czy warto tu przyjść choćby w ramach krótkiej wizyty w szwedzkiej stolicy. Skansen to nie tylko muzeum, to prawdziwa podróż w czasie. W obrębie jego terenu znajduje się ponad 150 budowli. Można tu zobaczyć, jak wyglądało życie w XVIII i XIX wieku, odwiedzając typowe szwedzkie domostwa, warsztaty rzemieślnicze, a nawet zagrody dla zwierząt. Ekspozycje wzbogacają pracownicy w strojach z epoki, którzy chętnie odpowiedzą na pytania lub uraczą krótką opowieścią. Borku. Tutaj to nazywa się slot, czyli w sumie zamek. A tutaj spójrzcie na układ architektoniczny, typowy. Jest tu też wiele miejsc dla dzieci, co czyni skansen świetnym pomysłem na rodzinne spędzanie czasu. Spacerując, natrafiam na domostwa Sami, czyli rdzennego ludu północy, któremu to wspaniała i pouczająca wszystkie narody Szwecja dawała nieźle popalić. Od dyskryminacji, poprzez zabieranie ziemi, na eugenice i przymusowych kastracjach kończąc. Spróbujemy zajrzeć. Tak mieszkali Samowie. Ludność mordowana przez Szwedów. Etniczni mieszkańcy północy. Nie dziwi fakt, że spora część budynku znajduje się w ziemi.
Surowy klimat, choć częściowo, udaje się w ten sposób złagodzić. Szkoda, że nie możemy zajrzeć do wnętrza. A oto i wspomniana chatka na kurzych łapkach. Baby Jagi, jak widać, chyba akurat nie ma. Przyznajcie, że pomysłowe rozwiązanie budowlane. Tu możecie też zobaczyć oryginalną chatkę na kurzych stopkach. Warto zajrzeć do zoo skansenu, gdzie żyją rodzime gatunki zwierząt, takie jak łosie, renifery, lisy czy wilki. Ja jednak ograniczę się do zwierząt, które od wieków żywiły człowieka i pomagały mu w pracy. A tam na tej małej wysepce wypoczywają gęsi. Tak właśnie, nie brakuje tu również zwierząt gospodarskich czy drobiu. Znajduje się tu również Centrum Nauki o Morzu Bałtyckim, do którego właśnie wchodzimy. Na samym dole znajdziemy akwaria z rybami Bałtyku. A także kilkumetrowy tunel, gdzie ryby pływają nam nad głową. Co prawda do wrocławskiego afrykarium się nie umywa, no ale fajnie, że jest. Wyżej możemy poprowadzić statek czy popatrzeć przez mikroskop. To już bardziej interaktywna część centrum. W bezpośrednim sąsiedztwie centrum znajduje się sklepik z pamiątkami i wejście do akwarium. Za wejście trzeba jednak dodatkowo zapłacić, co uważam za spory minus. Czy warto, to już Wam pozostawiam do oceny. Niemniej jest to na pewno ciekawe i egzotyczne miejsce. A tu tak trochę celtyckim klimatem pachnie. W okresie letnim oraz w czasie świąt miejsce to ożywa jeszcze bardziej dzięki licznym pokazom, warsztatom rękodzieła, a także tradycyjnym tańcom i śpiewom. Skansen jest również miejscem licznych festiwali i wydarzeń kulturalnych, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Szczególnie popularne są obchody Midsommar, święta przesilenia letniego, które są jednym z najważniejszych świąt w szwedzkim kalendarzu. W tym czasie skansen wypełnia się kolorowymi strojami, tańcami wokół słupa majowego oraz tradycyjnymi potrawami. Tu też płonie ognisko w święto Walpurii, czyli święta powitania wiosny. Podobnie magiczne są święta Bożego Narodzenia w skansenie. Przez cały grudzień można tu odwiedzać jarmarki świąteczne, skosztować świątecznych smakołyków i wziąć udział w tradycyjnych obrzędach i zabawach. Ale wróćmy jednak do spaceru po terenie skansenu. Jedno z najtrwalszych naturalnych pokryć dachowych. Zapełnia świetną izolację termiczną i akustyczną. Ma swój klimat ta strzecha, przyznajcie sami.
I teraz wyobraźcie sobie, moi drodzy, że jesteśmy w szwedzkim gospodarstwie z lat potopu. Wszystko, moi drodzy, bez użycia gwoli. Nawet drzwi są pozbijane drewnianymi kołkami. Mały młyn wykorzystujący siłę wody. Nawet taki mały strumyczek dało się zaprzęgnąć do produkcji mąki. Wyobraźcie sobie, jakie to musiało być dobrodziejstwo dla ówczesnych ludzi. Tam jest turbina, moi drodzy. Nie wiem, czy widać to dobrze. I woda poruszała tym kamieniem, który tam jest. I w ten sposób mieliło się ziarno. No. Zabytkowa zagroda z domem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Zajrzyjmy do domostwa. O, takie mieli maszyny. Spójrzcie sami. Tak wygląda szwedzki próg. Ten... Skansen w Sztokholmie to miejsce, które każdy powinien odwiedzić choć raz w życiu. To żywe muzeum, które pozwala zrozumieć i docenić szwedzkie dziedzictwo w całej jego różnorodności. Niezależnie od wieku, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Od fascynujących opowieści przez malownicze krajobrazy, po spotkania z historią na żywo. Skansen to klucz do przeszłości, który otwiera drzwi do zrozumienia współczesnej Szwecji. Tak czy inaczej, na pewno można przyjemnie spędzić tu czas, jednocześnie zdobywając trochę niecodziennej wiedzy, i to nie tylko historycznej. A dzieciom z pewnością spodoba się to niecodzienne miejsce. Daj znać, co myślisz zarówno o samym miejscu, jak i takiej formie spędzania czasu. Tymczasem dziękuję za spędzony ze mną czas, przypominam o zasubskrybowaniu kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.